W tym okresie Rzeczpospolita osiągnęła szczyt swojego rozwoju terytorialnego. Odliczając utracone inflanty oraz dzikie pola, można realnie określić powierzchnię państwa na około 900 tysięcy km kwadratowych. Potencjał ludnościowy Rzeczypospolitej wynosił około 11 milionów mieszkańców. W Koronie zamieszkiwało 3 piąte, a na Litwie 2 piąte ludności. Powiększony obszar o nowe nabytki spowodował rozwój gospodarczy kraju. Rzeczpospolitej dominowała forma gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. W tym okresie nastąpił jej rozkwit. Wzrosła ogólna powierzchnia pól uprawnych, a wraz z rozwojem folwarków rozwijały się inne gałęzie gospodarki, takie jak hodowla, górnictwo, hutnictwo czy produkcja rzemieślnicza. Wzmógł się eksport zboża z terenów centralnych i zachodnich oraz zwierząt hodowlanych pędzonych na Śląsk, tak zwanym szlakiem wołowym z Podola i ziem ukraińskich. Oznaką dobrobytu Rzeczypospolitej były m.in. złote monety. W Bydgoszczy wybito złotą monetę koronną Zygmunta III o nominale 100 dukatów, wartą w 2008 roku 1,5 miliona dolarów. Podstawowymi szlakami handlu pozostawały szlaki wodne. Tędy spławiano dobra w celu sprzedaży i dalszego eksportu przez porty morskie. Niestety ze względu na zamkniętą drogę wodną Dniepru do Morza Czarnego nie wykorzystywano całego potencjału żyznych ziem południowych. Rozejm z Altmarku z 1629 roku przewidywał pobieranie przez Szwedów cła w wysokości 3,5% z handlu gdańskiego i zajętych miast portowych nad Bałtykiem. Utrata ważnego portu Rygi w Inflantach pomniejszała dochody Litwy z handlu morskiego. Chciwi Szwedzi nie ograniczali się do ustalonego limitu i potrafili pobierać też 10% cła od przewożonych towarów. W tym czasie Gustaw Adolf, finansowany przez katolickiego francuskiego kardynała Richelieu, pilnie potrzebował funduszy w wojnie 30-letniej, prowadzonej z katolickim cesarzem Rzeszy. W 1632 roku dotacja ta wynosiła 300 tysięcy talarów. Niestety polskie zboże przyczyniało się do finansowania szwedzkiego awanturnika i geniusza wojskowości, jakim był niewątpliwie Gustaw Adolf. Dochody z cła Prus książęcych to prawie cały dochód Szwecji i Finlandii. Wojna 30-letnia prowadzona na zachodnich rubieżach Rzeczypospolitej była niebezpieczna, gdyż mogła łatwo przenieść ogień wojny na tereny Polski. Rzeczypospolita jednak unikała zaangażowania, wysyłając cesarzowi nieoficjalnie jednostki lisowczyków i oddając swoją flotę do jego dyspozycji. Thank you.
Na początku XVII wieku narastał problem kozacki. Napływała ludność z terenów Moskwy, uciekająca spod panowania psychopaty Iwana Groźnego, a także wszelkiej maści niespokojne duchy oraz przestępcy wytworzyli społeczność organizowaną na wzór wojskowy. Jako ludzie bitni często byli używani i organizowani w pułki kozackie w wojnach prowadzonych przez Rzeczypospolitą. Trzeba nadmienić, że oprócz kozaków zaporowskich w Rzeczypospolitej istniało wiele innych kozaczyzn. Pierwotnie osiedleni z nadania przywileju króla Stefana Batorego na wyspie Dnieprowej Hortycy przenieśli swój kosz, czyli główny ośrodek, z dowódcą zwanym Atamanem Koszowym, bardziej na północ, za rzekę Samarę, w jej ujściu do rzeki Dniepr. Zwani kozakami zaporowskimi, gdyż osiedlili się zaporochami, rodzajem progów skalnych na rzece. Stamtąd urządzali tzw. chacki, czyli wyprawy statkami rzecznymi czajkami, na grabież miejscowości nadmorskich Imperium Tureckiego. Przyczyniało się to do napięć w relacjach Turcji z Rzeczypospolitą, sprawującą nominalnie władzę nad terenami naddnieprzańskimi. Brutalne kary na ujętych kozakach nie zniechęcały ich do ryzyka. Proceder miał się dobrze i trwał latami. Pomimo wojny z Moskwą, część kozaków wolała czarnomorskie łupy od sławy na polu walki. Gdy w 1632 roku na Sejmie pojawiła się delegacja starszyzny kozaków, przedstawiła petycję o przyznaniu kozakom prawa wyboru króla. Kozacy zapewniali, że są członkami tej samej Rzeczypospolitej i dlatego mają prawo wziąć udział w elekcji. Ponadto żądali, by religia prawosławna cieszyła się pokojem i nie była naruszana przez unitów. Upomnieli się również o prawa żołnierskie, czyli o wyłączenie kozaków spod jurysdykcji starościńskiej. Spełnienie tych postulatów nobilitowałoby tę grupę do statusu szlachty polskiej. Kanclerz Albrecht Radziwiłł wdzięcznie przyjął ich poselstwo, ale na posiedzeniu tajnej rady uchwalono zganić kozaków za to, że zwali się członkami Rzeczypospolitej, chyba takimi jak włosy i paznokcie dla ciała. Wprawdzie są potrzebne, ale gdy zbytnio wyrosną, trzeba je przycinać. Rzeczypospolita skutecznie przycinała pazury wyrastające na Ukrainie, tłumiąc bunty. Żmajły w 1625, Fedorowicza w 1630, Solimy w 1635, Pawluka w 1637, Ostrzanina i Huni w 1638. Lecz twór, tworzący się na Zadnieprzu, stawał się nowotworem. Mało kto ten fakt zauważał. Elekcja Władysława IV przeszła spokojnie, wobec braku kontrkandydatów. W imieniu województwa wileńskiego przemowę wygłosił Albrecht Radziwiłł. Władysława deklaruję królem polskim, życząc, aby dobrze, długo żył i panował. Niech będzie szczęśliwy jak Jagiełło. Niech się triumfami wsławi jak Krzywousty. Niech będzie łaskawy jak Kazimierz. Przyjemny i miły wszystkim jak Zygmunt I. Hojny pomnożyciel praw i wolności jak Zygmunt August. Albrecht Radziwiłł nie wspomniał Zygmunta III, ojca Władysława. Jak zapisał protestancki korespondent będący w poselstwie wysłannika króla Anglii, Francisa Gordona, na Sejm elekcyjny: Warszawa jest jednym z najbiedniejszych miast, jakie w życiu zwiedziłem. A o Polakach. Naród na ogół jest niesłychanie pyszny, bez wiary i czci w swym postępowaniu z ludźmi. Najbardziej przekupny na całym świecie przez branie łapówek. Co do religii, nie mają oni żadnej, albo tylko trzy pozór. Ich rozrywką jest wyłącznie pijaństwo.
Wiwat król Władysław! Gaudete, Gaudete, Christus est natus.